Dzień dobry! Siema z rana, teraz ty. Siema z rana. Ten fantastyczna ekspresja zaraz będzie na oczach. Robimy dzisiaj bardzo kolorowe makijaże. Paletką. Pędzeta mi spadła. Rainbow. Muszę rainbow wstawić, żeby ciszyła, nic nie będzie. 6 hours later. Po prostu. Dobra! Siema! Witam was serdecznie. Dzisiaj zaprosiłam gościa specjalnego. Witaj, Magdo. Dobrze, jeszcze raz. Witam was. Czekaj. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaprosiłam gościa specjalnego. Witaj, Magda. Cześć. Magda jest moją najlepszą przyjaciółką, wspólnikiem zbrodni, czyli współwłaścicielem Cminko Team, tak zwany. I jest również makijażystką. Zapraszam was serdecznie tutaj, wrzucę wam adres do Instagrama. Magda Madzia prowadzi bardzo aktywny Instagram, z czego jestem bardzo dumna. Maluje, pokazuje, też robi recenzje kosmetyków, na YouTubach jej nie ma, ale jest na Instagramie. Tak, i dzisiaj dorwałyśmy paletki Kobo na szafę, bo nie były na ekspozytorze. Tak, i są to paletki, kolejna paleta, która została stworzona przez Daniela Sobieśniewskiego dla marki Kobo. I postanowiłam, żeby nie było kolejnego testu, zmalotestuję sama, to fajnie jest wydać dwie różne opinie, ale dodatkowo narzuciłam challenge. Wykonujemy makijaż tylko tą paletą, żadnych przejściowych... O, ja patrzę w podgląd, a nie w kamerę. Żadnych przejściowych... Tak jak ja zwykle. A, okej. Okay. Żadnych przejściowych kolorów, brązów pomiędzy, tylko z użyciem tej palety, więc jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie z nami. Tak jest. Daniel Sobieśniewski współpracuje z marką Kobo chyba, wydaje mi się, już bardzo długo i miał okazję w zeszłym roku wydać bardzo fajną paletę. Jest, tylko że problem polegał na tym, słuchaj, że mi się na przykład nie podobało to, że wcześniej było banderolą zakryte i na tej banderoli było napisane, że jest to paleta Daniela Sobieśniewskiego. Ja o tym głośno powiedziałam, bardzo to skrytykowałam, ponieważ jeśli jakby ta osoba jest współtwórcą i twórcą takiej palety, to powinno być wielkim napisem napisane. Ja wiem, że Daniel jest skromny i pewnie mu to nie przeszkadzało, ale niemniej jednak... A gdzieś tu pędzelki? Fajne jest, a w tamtej palecie też było na tej banderolce, właśnie też. Jest napisane twardo już teraz na twardym, czyja jest to paleta, przez kogo jest ona tworzona i tym bardziej jestem szczęśliwa. Druga sprawa, którą ja się jaram, nie wiem jakie jest twoje zdanie, to jest ta kolorystyka. Jest piękna. No nie no, bo ja to uwielbiam bordo burak, ten kobalt, więc wszystko będzie dzisiaj. Myślę, że będzie rainbow. Dodatkowo my z Magdą mamy jakby takie dwa różne style malowania, bo ja bardziej poram się w takich mniej graficznych formach, natomiast Madzia ma swój taki rozpoznawalny styl. Będę mocno wyciągać... Kontrastowym cut crease'em bardziej, coś w tym stylu. I takie mocne wyciągnięcie dolnej powieki. Tak. Też jak patrzę na przeciwko, to nie widać mi górnej, więc muszę coś podczynić i wyciągnąć. Postaramy się, żeby te dwa makijaże były różne, żeśmy sobie omówiły koncept. Magda robi zupełnie inaczej niż ja, więc fajnie będzie ci... Lepszy, prawda? Będziecie miały dwa różne makijaże i same ocenicie, który makijaż wam się podoba bardziej. Dobra, no to ciśniemy. Ja mam brwi już zrobione. A ja nie. Tak, a Madzia robi na koniec chyba, tak? No bo mamy inaczej. Biorę paint pota. Mamy jednego paint pota, więc będziemy skrobać. Ja sobie wezmę po prostu na większy pędzel. Nie palcem inaczej. Dobra, biorę pytania. Zobaczymy. A nie, że jak będziemy już ładne, to będziemy na nie odpowiadać? Niech nie. Jeszcze może zadowolą. Nie, w trakcie. W trakcie. Jak długo znacie się z Magdą? To Magda odpowie. 24 sierpnia od 2015 roku, kiedy byłam na pierwszym szkoleniu u Marty, czyli mija nam trzeci rok, czy czwarty? Nie, to w sumie nie wiem. Nie wiem. Który? No nie, no bo nie wiem, bo wiem, że tylko 24 sierpnia. Ale czy to jest trzeci czy czwarty rok? Chyba jednak czwarty. No, to. 4 lata się znamy. 4 lata! To ty opowiedz tą historię, bo zawsze ja ją opowiadam.
a ja biorę dzień. No i pewnie, i ja później będę w tyle, ale ja będę opowiadać. Jasne. Biorę 66 odcień. Nic nie będę mówić, bo tak nie. A wiem. Nie, najpierw taśmy miałam przyczynić, gdzie tam. Poznałyśmy się, byłam na szkoleniu w Olsztynie u Marty. Jak gdzieś mi się pokazało, że jakaś tam zmalowana robi warsztaty. Ja mówię, w Olsztynie to się przejdzie, w sumie mam niedaleko. Po czym... O, ja się mogę skupić, jak ja gadam. No to gadaj, opowiadaj. Były to warsztaty takie dla początkujących. No i ja jestem z natury osobą pytajną, bo wychodzę z założenia, że przychodzę tam po coś i jeżeli coś mnie interesuje, to mam 100 pytań i chcę wyciągnąć ze szkolenia jak najwięcej. No i zadawałam te pytania i zadawałam i jeszcze troszkę tych pytań było i jeszcze ze 2, ze 3 i w pewnym momencie myślałam, że chyba mnie Marta wywali z sali, ale okazało się, że wyszło to na całkiem na dobre. Później się spotkałyśmy jeszcze kilka razy, chyba w Warmińskiej, nie? Nie, cię zaprosiłam też na sesję zdjęciową, nie zapomnę. Chcę tego umieścić w filmie. Robiłam zdjęcia, zbierałam takie właśnie osoby o różnych typach urody i powiedziałam, że jesteś bardzo fotogeniczna i zaprosiłam cię na sesję zdjęciową. A, dobra. Mhm. To tak mogło być, tak być mogło, tak, spotkałyśmy się jeszcze na sesji, ale w międzyczasie też Warmińska była grana. No i generalnie, jak już później usłyszałam, Marta powiedziała, że albo się znienawidzimy, albo się pokochamy, ale wyszło to drugie och. True love story. Nie, bo ja na razie lecę od jeden tego. Dzień. No i już gotowa, rzęsy doczepione i siema. Siema, nara. Chcecie stworzyć swoje kosmetyki, na przykład paletkę z cieniami, pomadki albo rozświetlacie? Tak, zapraszamy do współpracy firmy. Rozświetlacie. Tak, zapraszamy osoby, które chcą, żebyśmy wybrały kolory, żeby było najpiękniej w ogóle. Tak, tak. Obecnie nie planujemy wchodzić w kosmetyki. Na razie zostajemy przy takiej tematyce typowo branżowej, wizażystycznej, dobrze to mówię? Wizażowej. Makijażowej. Jak wiecie, co roku wydajemy terminarz, który ma stricte bardzo tak, jest w temacie właśnie makijaży, ludzi z branży i tak dalej. Wypuściłyśmy bluzy w tym roku i też planujemy wypuścić t-shirty. Będzie to limitowana edycja, myślę, letnia. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Na razie robimy tak wszystko, staramy się robić spójnie, iść po kolei i nie robimy wszystkiego na hura. Ale poza tym chciałabym jeszcze podkreślić fakt, że nie mamy sztabu ludzi pracujących. Jesteśmy dwie, a raczej prawie bym powiedziała jedna i pół, bo ja jestem osobą, która robi za dużo rzeczy naraz i też Madzia dzielnie sama prężynie w większości. Działa, bo ja i byłam w ciąży i nie mogłam Magdzie zawsze pomagać i później Majeczką się zajmowałam też przez dłuższy czas, więc mówię, jeśli chodzi o to, to gdybyśmy może miały sztab ludzi tutaj pracujących, ale i tak uważam, że dajemy sobie świetnie packowing, tak. Marketing, packowing i reszta. Tak, myślę, że całkiem dobrze dajemy sobie radę, jak na razie. Silność i niezależność. Mhm. Cześć, Malo, kiedy nakreślisz nowy film? Co poradziłybyście osobie początkującej? Tańsze kosmetyki, których nie szkoda, do ćwiczeń czy droższe, lepszej jakości? Na co stawiasz? Na tanie czy na jakość? Bo tak chyba o to chodzi, co do ćwiczeń. Uważam, że też jest tania jakość. Niekoniecznie kosmetyki, które są drogie, zawsze są dobre jakościowo. Poza tym też można znaleźć perełki, które są w bardzo dobrej cenie. Bo nawet jeżeli ktoś szuka właśnie mocnej, ostrej palety z kolorami, no to ta jak najbardziej dla osób i początkujących, i zaawansowanych. Ona kosztowała 59 zł. Ja uważam, że to nie jest duża cena, jak za taką ilość cieni i to jeszcze dobrze napigmentowanych. No ale to mówię, no co tak samo pyłki, tak samo pyłki z Kobo są super fajne, rewelacyjne. Biorę 67 odcień. Czy też muszę o tym rozmawiać, ja biorę i ruszam? No dobrze mi było, żebyś mówiła, który kolor bierzesz. Aha, okej. Ja rozpoczęłam moją przygodę od zielonego cienia i jest to kolor numer 73. I idę do oka numer 2. Wzięłam pomadkę z Seforki jako bazę. To jest kolor numer 31 i wychodzę od dołu oka, buduję sobie taką ramę, aplikuję, rozcieram i na to wtłaczam cień.
No nie męczy się człowiek, no. Przygodę od taniego kosmetyku, który niekoniecznie oznacza, że jest dobry, to też nie znaczy, że ta praca będzie łatwa, przyjemna, może was zniechęcić do tego, żeby próbować, żeby ćwiczyć. No ale dobra, z drugiej strony masz zajebiście... A, to jest tego. Z drugiej strony masz paletę z Anastazji i przykładowo kosztuje ona ponad 200 stówy, a jest bardzo dużo osób, którym po prostu te cienie się osypują i nie mogą z nią współpracować, więc wszystko też chyba jest, zależy. Ja bym najbardziej chyba inwestowała w pędzle, bo naprawdę, w dobre pędzle to jest połowa sukcesu. No my dużo malujemy siebie, nie? W tygodniu. Tak, że ja może nie chodzę w tych makijażach, które robię. Ja tylko chodzę do Biedronki na pocztę. Wysyłając parę robisz. Na poczcie. Jestem gwiazdą, no Boże, wtedy. Gwiazda internetu. Aj, bo ja chyba się zasłaniam, nie? Boże, nie ogarnię tego systemu. Madzia nieprzyzwyczajona, nie opyta z kamerą. Tak. Dobra, ja mam na razie dwa kolory. Dotychczas wiem, że chcecie, żebym mówiła, więc Zoewa 227. I teraz będę nakładać kolorek 68, to jest ten taki bordo, Magda na to mówi bordo burak. Bordo burak. A ja na to taka bym powiedziała śliwka, pomiędzy burakiem a śliwą. I właśnie ja w większości Magdzia kładzie na bazę, więc będziecie miały też tą różnicę. Ja cisnę na bez mokrej bazy. Wiesz co teraz pomyślałam? Że jak będę mieć rainbow, to na dole sobie zrobię jakieś złote kropelki, że jak wiesz, masz tęczę, to na końcu masz garnek z pieniędzmi. What? No nigdy nie oglądałaś bajek? Zawsze na końcu tęczy jest garnek z pieniędzmi. Ej, weź, bo ja robię cały czas jedno, a ty już przychodzisz do drugiego i w ogóle możesz... Jak do drugiego? Ale się... to... Możesz kolejny kolor bierzesz. Proszę na mnie. No ja mam na razie trzy kolory. A ja mam jeden. Ale wiesz, że ja dużo szybciej maluję niż ty. Tak wiem. Jakie są wasze największe marzenia makijażowe? Może chciałam być na okładce pani domu. Kończyć, Boże, jak ty się... Może wielofunkcyjny kosmetyk cud, czy wszystko już było? Pozdrawiam was gorąco. Aleksi. Serio. Okej. Okay. Jakie są wasze największe marzenia makijażowe, Magda? Może wielofunkcyjny kosmetyk cud, czy wszystko już było? Odpowiedz. Wielofunkcyjny kosmetyk cud? Nie wiem. Też nie za bardzo rozumiem, o co z tym chodzi, ale jakie są twoje największe marzenia makijażowe? Chciałabym być na okładce pani domu albo jakiegoś innego magazynu. Bez kitu, chciałabym być. Pani domu? No dobra. Pani, serio, masz aspiracje na panią domu? Nie, no wiadomo, że chciałabym coś bardziej, mocniej, głębiej jednakże. Jakby pani domu? Nie da się to zrobić. Czekaj, muszę zmienić pędzla. Było dużo opinii na ten temat, że w tej palecie ten kolor jest najsłabszym kolorem i przy swatchowaniu również miałam z nim problem. A ty jak uważasz? No, lecę z zewnętrznym kącikiem i nie pokrył mi zielonego, nie przykrył. Ja mam wrażenie, że wszystkie, takie moje pierwsze przemyślenie, że wszystkie te cienie jakby mają trochę inną formułę, a ten niebieski jakby ma tą... starą formułę cienikową, no, która nie przypada. Mam, widzisz? Taki przeświet się. No. A może spróbuj go na mokro. A w sensie na pomadkę? No. Jest to bardzo trudny kolor. Muszę tam zrozumieć, bo myślę, że tutaj... będzie kolorowo dzisiaj. Kurczakowo. Biorę jeszcze raz tego pomarańczu, troszeczkę dołożę, bo on mi tutaj zanika. Nie wiem, jak ja wcisnę tutaj wszystkie kolory, ja mam na razie trzy kolory. Już by się prosiło o to, żeby przestać. Pamiętam, że kiedyś mówiłaś, że trzy kolory nam powiedzą, to jest max, a czarny to też kolor? Nie wiem. Jak człowiek dojrzał do niektórych sformułowań. Dobra, no mokro się przykleiło. No widzisz, czyli w jakiś sposób na to było, tak? No trzeba na bazę go kłaść, bo on jest bardzo taki, nie umiem wam powiedzieć, jest taki strasznie suchy w tej konsystencji i ciężko. Dobra, ja sobie taśmę odklejam. Au! A czy przyklejając taśmę nie robisz asymetrii oczu, bo takie nienaturalne one są od... takie ten... Nie, bo ja będę to blendować.
i robię to specjalnie, ponieważ łatwiej wtedy wyznaczam dolną granicę. Przy budowaniu oka. A powiem ci, że położony ten kolor na ten bordo, zobacz, ładnie się widzę, jak on tam, wiesz. Taki fiolet taki się zrobił, ultrafiolet. Tylko, że ja go wklepuję, nie rozcieram, ale widzę też te prześwity. Tak średnio mi się to nie ma. Prawdziwych cyganów już nie ma. Chociaż jak wezmę na ten, na dół, sobie machnę czarny i czarny zapigmentuje, to będzie bardziej tak. To jest 72 fiolet i on mi bardzo przypomina ten fiolet z chudy. Tylko, że on jest naprawdę bardzo fajnie napigmentowany. Próbowałeś już to? Nie. No. O, wchodzi sam na pewno, to jest różnica. Aż zaraz, ten to trzeba klepać, klepać ten niebieski. A ten jest co? Możesz nie wchodzić z kolejnymi kolorami, bo jeszcze jestem daleko. Spoko, ja jeszcze będę tu klepać. Może. Jak ja miała czekać całe życie na ciebie ze wszystkim, bym się tu kurna zestarzała. Jeszcze bardziej. To już! To jest w ogóle najlepsze, tak jesteśmy w temacie Daniela Sobieśnickiego, to nie wiem czy wiecie, a Daniel również współtworzył pędzle marki Hulu. I w ogóle to jest najlepszy P34 właśnie do Cat Crease'a. To jest najlepszy do odcięcia. Najlepszy. Dobra, zastanawiam się, zobaczymy jak na sucho. Biorę 73. Tą zieleń przepiękną i... fajnie. Nie, zielony jest fajny. Uuu, panie. Ja pamiętam moją pierwszą w ogóle, bo jestem trochę starsza od Magdy. Trochę. Tak. I tak nie było wtedy, w tamtych czasach, jak to przyszło. Ale dinozaurów. Nie, no nie było w czasach dinozaurów aż takich kosmetyków. I pamiętam, że ja mieszkałam blisko rynku i na tym ryneczku, my się zawsze tak śmieliśmy, właśnie przywoziły ruskie panie. O, no to też było, miałam! Jak to, nie pamiętam jak się nazywało. To Ruby Rose. Ruby Rose, tak. I miałam to była moja taka pierwsza paletka. Tak, to była pierwsza Ruby paletka. Ruby Rose! Którą miałam i ona miała tyle kolorów i była taka fajna, nie? To była taka moja, pamiętam, pierwsza paletka. Teraz nie ukrywam, dziewczyny, macie naprawdę zarąbisty dostęp do kosmetyków. I dobrych jakościowo, bo ta paletka z Ruby Rose wcale nie była jakaś oszałamiająca. Średnio podoba mi się przejście, ale nie stresuję się tym, ponieważ i tak będę chciała tutaj walnąć z błyskiem wejść i mam tutaj taki trochę duochrom. Ciekawy jest ten kolor, on troszeczkę tak trochę w srebro opalizuje, trochę w zieleń, widzisz? I na pewno będę chciała go, gdzie jest ta baza, na moją ostatnią ulubioną bazę z Vibo, Unicorn Tears. I spróbuję pomiędzy właśnie wcisnąć ten kolor. Ale nie podoba mi się, jak się łączą ze sobą te kolory. Tak trochę nawet w chłodne tony wpada, trochę w niebieskich tonach. Ale dzięki temu uzyskam to przejście w miarę ładne. Nie patrz się. Nie patrz, nie oddychaj. Wątpię. Żegnam Państwa na moim kanale. Czy planujemy warsztaty dla początkujących? Myślę, że to jest ciekawy temat, ponieważ jakby nasze warsztaty są kierowane dla każdego, nie są, myślę, kierowane tylko dla osób, które są zaawansowane w jakimś sensie. Tak mi się wydaje, nie? Że na pokaz, który przychodzicie, my nie jesteśmy tak, że obskakujemy już od razu od technik zaawansowanych. Masterclass. Tylko nie jest taki master właśnie klas, tylko jest dla każdego, zarówno i osoba, która jest na początku swojej przygody, może znaleźć coś interesującego w tematyce, którą wprowadzamy. Tak, że warsztaty, które my prowadzimy z Magdą,
Jeździmy teraz po Polsce. Dla drugi raz. Teraz planujemy właśnie warsztaty w Gdańsku. I pokazujemy właśnie różne techniki, bawimy się kolorami, pokazujemy jak je ugryźć w formach użytkowych. I myślę, że fajne są te pokazy, tak? Jeśli będziemy robić praktyczne zajęcia, ale to myślę, że to z czasem. Na razie planujemy właśnie ruszyć w trasę i robić pokazy, tylko pokazy tak naprawdę makijaży. Ta paletka ma naprawdę fajny potencjał i jest, ma wiele możliwości, natomiast nie należy do najłatwiejszych przy współpracy. No ale tak jak powiedziałam kiedyś już, że ciężko jest zrobić dobrze nasycone naprawdę maty. Jedną z takich moich ulubionych palet, na przykład z takich właśnie matowych, to jest Make Up Revolution, to jest RG Revolution To jest Pro. I tu ta paleta to jest po prostu sztos, jeśli chodzi o napigmentowanie. A tutaj no jest po prostu cały czas takie Czuję się, że jeszcze czegoś brakuje. Nie wiem, czy jest za dużo po prostu w nich. A ja mam do Was takie pytanie, które u każdego pytającego robi mętlik w głowie. Niech każda z Was mi tylko powie, jeśli miałybyście wybrać tylko jeden kosmetyk kolorowy i tylko jeden kosmetyk pielęgnacyjny, to co by to było? Ojo! Pomadka Bordo Burek. Jeden kosmetyk kolorowy. No to ja bym wzięła pomadkę Bordo Burek. Nie wyobrażam sobie życia bez pomadki Bordo Burek. Takiej śliwki mocnej zimy. Ale kolor, że w kolorze, czy że chodzi o do makijażu? No do makijażu, no. No to ja wybieram zdecydowanie eyeliner. No i bez pomalowanych rzęs, eyeliner? Nie, no to tuż do rzęs. To tuż do rzęs. No też myślałam nad tym, ale jakbyś to zrobić henne, to masz już pomalowane rzęsy. A? No dobra, no to ten eyeliner nie jest najgłupszy w sumie. Ale to nie zmienia faktu, że i tak pomadka Bordo Burek. No ja na oko, bo ty masz ładne usta, u ciebie to wystarczy tak, że wiesz, a ja mam mniejsze usta niż ty i u mnie na przykład oko, więc to tak. A pielęgnacyjny? Krem do twarzy. A mam Dermoline. Nie, nie, nie. Krem do twarzy. Nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez kremu do twarzy. No tak, no ale jaki? Jeden? No. Nawilżający. Jaki? Konkretnie, konkretnie. Nie wiem. Jeden? Konkretnie tylko jeden? Jest. A ty, Mondrava? Alain Van Dermolijn. Od kiedy? Od niedawna. Od pewnych przygód. Okay. Rozmawiam o mnie. O, to mi się podoba. Obie jesteście mocnymi charakterami. Czy któraś z Was ustępuje pierwsza, gdy macie konflikt? Przepraszam. Macie odpowiedź na to pytanie. Nie, bo nie chcę się kłócić. Nieważne są kłótnie. Ważne jest duże nie do pogodzenia się. Nie no, fakt faktem kłócimy się po prostu na rzadko, zabój. Ale rzadko. Ale jak już jest, to jest na bogato i ostro. Tylko, że chyba nie było czegoś takiego, żebyśmy na przykład się cały jeden dzień... Okej, miałyśmy trochę przerwę techniczną. Rozładowała się bateria jak zwykle. Mówiłam o tym, że będzie bateria rozładowana. Marta, nie, nie, damy radę. Przecież skończymy. Dwie minuty później. Dwie? Tak, naprawdę? Dwie godziny później. Nieprawda. Tak. Już powiedziałam ci o ja tym już wcześniej. Mam jedno oko skończone, ale mnie serce coś to uzawić zaczyna w zewnętrznym kąciku oka i generalnie muszę się streszczać, żeby to zrobić, żeby było dobrze. Jeszcze poszukamy jakiegoś ja może dokończę ten komentarz odnośnie tego kłócenia się. Tak, dokończ. Błagam. Otóż kto ustępuje, zależy. Jak się kłócimy, to się można powiedzieć, że tylko raz, że ja ustępuję, czy ty ustępujesz. Zależy od tematu kłótni. Tak.
Wszystko zależy, ale właśnie to, co jest dość istotne, to że mimo tego, że się kłócimy i jesteśmy na siebie mega wkurzone i nienawidzimy się najbardziej na świecie, to konflikt jest rozwiązywany tego samego dnia. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, idziemy spać pokłócone. Po prostu to jest akcja-reakcja. Tak jak się żremy, to później po prostu wyjaśniamy tą sprawę, że nawet chyba nie było takiego jednego dnia, abyśmy się do siebie nie odzywały, bo foch i śmierdzioch. Znaczy się... Co, nie? Nie no, dobrze, Kodosz. Ale też dość ważną, istotną sprawą jest, i tutaj też często pada wiele pytań, jak łączyć życie osobiste z życiem biznesowym? Tak. Jest to mega, mega ciężkie. Uważam, że jest to naprawdę ciężkie. No, żeby... Trzeba umieć rozgraniczyć dwie strefy, można sobie powiedzieć... Intymne. Kochamy się, ale teraz rozmawiamy o zawodach i staramy się... Po prostu, jak gadamy o biznesie, to jesteśmy inne, a jak gadamy o nas, to jesteśmy inne i staramy się nauczyć rozgraniczać te dwa światy. Traktujemy to zupełnie niezależnie od siebie. Jest to ciężkie, ale to jest to ciężkie. No, no to trzeba lat. Żeby się z kimś przyjaźnić, to nie jest tu i teraz. Żeby móc kogoś nazwać przyjacielem, to trzeba to zrobić na całe życie i trzeba dać sobie cierpliwość, żeby poznać drugą osobę i się z nią dotrzeć, tak? A nie tak jak w związku, trzeba się po prostu dotrzeć i mieć swoje, znać swoje wady, znać swoje zalety. No i jedna jest rzecz, która musi być, to jest szczerość. Ty szmatu. To się nagrywa? Trzeba być aż nadto szczerym, bo jeśli będziemy coś ukrywać przed sobą albo nie będziemy do końca szczere, no to niestety to zacznie wyłazić prędzej czy później i będą jeszcze... Bo to się nawarstwia, zazębia, tak. Nawarstwia, a później to z tego zamiatonego dywanu wybucha i jest gorzej niż było. I to jakiś czas temu był jakiś taki pierdolot, nie? I po prostu z tego później wyszła afera... Tak. Czasem tak jest. Życie. Jest Nobelą. Przepraszam. Wyglądamy jak na paradę tropikalną, przynajmniej gdzieś na Majorce. A, nie dmuchać. Otóż ze wszystkiego jestem bardzo zadowolona. Jestem zadowolona z różowego, z fioletowego, z zielonego. Zielony fajny mi zrobił przejście. Jedynie z czym miałam problem, to z niebieskim kolorem, bo po nałożeniu niebieskiego na zielony chciałam stworzyć głębię. Jednak tutaj miałam problem z aplikacją, więc musiałam nałożyć go na mokro, więc tutaj ten pigment niebieskiego mi troszkę przeszkadza. Jeśli chodzi o tą paletę, to mam takie przemyślenie, że nie wszystkie cienie, szczególnie właśnie ten niebieski i ten zielony, początkowo fajny, ale niestety, no mam mieszane uczucie. Nie mogę powiedzieć, że jest to paleta 10 na 10. Jest to paleta zdecydowanie 6, 7. Tyle bym jej dała, jeśli chodzi o moją ocenę. Czuję się troszeczkę zawiedziona niektórymi kolorami. Ja wiem, jak trudno jest zrobić maty. Dobrze napigmentowane maty to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia dla wielu osób. Niemniej jednak uważam, że paleta jest bardzo fajna, ciekawa, jest to coś innego, bardzo przystępna cenowo i ja jestem po prostu bardzo wymagająca, jeśli chodzi o matowe kolory. Dobrze się nią pracowało, ale na sucho kompletnie dlatego ja miałam nie na pykło. Mokro. Ja miałam na mokro, więc u mnie trochę było inaczej, więc u mnie zielony też mi, bo ja miałam zielony nałożony na pomadkę i dlatego zielony też mi fajnie sunął. Druga sprawa jest tego typu, że przy macie bardzo ładnie zachowują się szczególnie właśnie te trzy kolory. Ten pomarańcz, ten róż i ten bordo. Bo tutaj one ładnie widać to nasycenie przy cieniowaniu i to wygląda. A serio nie używałyśmy żadnych innych palet? Tylko nie, jedna. Chciałyśmy użyć tylko tą jedną paletę, zobaczyć jak sobie damy radę. Wyszło bardzo egzotycznie, kolorowo. Jesteśmy... Z tego miejsca chciałyśmy Was serdecznie zaprosić na pokaz, który będziemy organizować w Gdańsku 17 czerwca. Magda będzie pokazywać właśnie Kat Krisa w kolorach. Czyli takiego bardziej w kontraście. Ja będę bawić się techniką kredki w dalszym ciągu. Jeśli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszamy. Ilość miejsc jest ograniczona i mam nadzieję, że przybędzie Was bardzo dużo. Informacje znajdziecie w linku w opisie pod tym filmikiem. No to co? My się żegnamy. A jeszcze co do pokazu, więc
Świetna atmosfera gwarantowana, tak. Energetycznie, kolorowo, więc jeżeli spodziewacie się smutnych, codziennych makijaży, to nie tu. Będzie nie. Kolorowo, energetycznie i będzie, myślę, fajnie. Będzie cię wypipowałam. Do zobaczenia. Trzymajcie się.